Widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. My dzisiaj jedziemy do centrum Chicago. Będziemy sobie zwiedzać, pójdziemy do Walmartu i pozwiedzamy sobie ogólnie. Pokażę wam piękne wieżowce i ogólnie tam budynki. Zobaczymy Chicago River, czyli rzekę. No i tak to się zapowiada. Jak widzicie, stoi w korytarzu, który wam pokazałem na poprzednim filmiku. No, my się zbieramy i będziemy jechać, pozwiedzamy i zobaczymy, co będzie ciekawego. Więc zapraszam was na odcinek. Wyszliśmy z auta w takim o miejscu, tutaj nasz dziadek wysadził. No i będziemy zwiedzać. No i tutaj, widzowie, jest jeden z największych budynków w Chicago, jak nie drugi największy. Wow. Flagi Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, tutaj jakieś kolejne budynki. Ogólnie bardzo ładnie tutaj jest. Kolejna policja, tutaj kolejne budynki. Widzę, patrzcie na tamten wieżowiec, bardzo oryginalny. Chicago River, widzowie, mamy tutaj piękną, dużą rzekę. I my takimi będziemy płynąć, może niekoniecznie w tym odcinku, ale podczas tego wyjazdu raczej tak. Tutaj most. W sumie to taki mostek, ale mógł powiedzieć. No jest bardzo ładny. Widzowie, znalazłem centa i w tym momencie robimy coś takiego, że tutaj w rogu, czekajcie, w rogu ekranu jest licznik. Przez cały wyjazd, kiedy będziemy tutaj chodzić i w ogóle, będzie się zwiększał albo nie przez, albo przestanie się zwiększać w pewnym momencie. I zobaczymy potem, to jest tylko eksperyment, ale zobaczymy na koniec tego wyjazdu, ile udało się znaleźć po prostu na ulicy w Chicago. Póki co nie wiem, co mamy, to jest 10 centów czy ile to jest, ale zobaczymy na koniec wyjazdu. No widzę, jest bardzo ładnie, jest ogrom wieżowców, po prostu w każdym kroku jest nowy wieżowiec i piękne budynki, tą rzekę widzieliście, no, nawet tam ryby łowili, więc no, nic chyba nie złowili, ale tak chciałem powiedzieć.
Widzowie, tak to wygląda. Póki co 11 centów. Widzowie, najwyższy wieżowiec w Chicago. Widzowie, zatrzymałeś się na jakieś donaty i zobaczymy, co to jest. Widzowie, tak się te donaty prezentują. No, to jest trochę nadgryziony. A my idziemy sobie dalej. Widzowie, kupiliśmy taki popcorn w sklepie, gdzie tylko popcorn jest sprzedawany. I zobaczymy, jak to smakuje. Jest cheese popcorn i kasmerowy. No i próbujemy. Dobra. Jak te chipsy takie. Takie inne niż jak w Norwegii kupowane w Remie. No, ale dobre. Ale dobre jest. To nie jest pyszne. Widzowie, dochodzimy właśnie do tej popularnej fasolki. Jest tam. I zaraz obok niej cykniemy zdjęcie. I no. Widzowie, jesteśmy obok niej. Ale to się tak wydaje, ale paczeka jest ogromna w porównaniu do ludzi. Tutaj widzowie podjął. To jest takie wgłębienie. A tutaj widzowie mamy zejście na dół do pociągu, po prostu tam do metro. Patrzcie, widzowie, jaka ładna pizza serowa. Apetyczna. Ładnie wygląda. No więc widzowie, tutaj mamy największy Starbucks na świecie. No jest dosyć spory. Ile? Cztery piętra. No z dachem jeszcze pięć. Więc no jest duży. Widzowie, wyszliśmy do tego sklepu ze słodyczami. Jest ogromny. Tutaj jest wejście. Jest serio spory. Patrzcie, widzowie, tutaj jest taki lizak i w środku jest taki skorpion zabawkowy. Widzowie, poprawka, jednak to są prawdziwe. Widzowie, tutaj są takie klocki jadalne i patrzcie, da się je normalnie połączyć. Tak, nie powiem, że nie, ale trochę ciężko to idzie tutaj, ale da się. Dobra, widzowie, jest amerykański hot dog. Mam do jednego spróbowania, ale mamy.
jesteśmy w Walmartcie teraz. Przyjechaliśmy i udało nam się znaleźć ciasteczka Mr. Beast'a. Znalazłem je przed chwilą tutaj z Anielą. I no, więc później jak przyjedziemy, to wam pokażemy smaki w ogóle. Dawid, sobie otwieramy. Jak zwykłe ciastka. Wyczypaj na to. Chcesz? Proszę. Na sobie próbuj. No bo. No zobaczmy. Ale dobre, no. Nagrodane ciastko. Bez glutenu są. Weź babci. Nie, babcia nie. No, są spoko.